Witam Państwa. W Warszawie odbył się zjazd założycielskiego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Zjazd poprzedziła msza w archikatedrze świętego Jana, którą koncelebrował prymas Polski kardynał Józef Glemp. Stronnictwo nawiązuje do wielowiekowej tradycji polskiej myśli politycznej opartej na chrześcijańskiej kulturze narodu. Głównym celem działania Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego jest skuteczna walka o zapewnienie państwu polskiemu niepodległości, bezpieczeństwa zewnętrznego i godnego miejsca w europejskiej rodzinie narodów. W polityce wewnętrznej m.in. rozwój własności prywatnej, troska o instytucje i wartości narodowe. Zjazd zatwierdził 11-osobowy zarząd główny, Radę Naczelną, Sąd Zjednoczenia. Parlament dzisiejszy został wybierany w szczególnym momencie, kiedy jeszcze nie były wykrystalizowane różne nurty, siły polityczne. Sądzę, że jak one się krystalizują, powinno się znaleźć formę jeszcze przed nowymi wyborami, żeby przedstawiciele tych nurtów mogli wypowiadać na forum publicznym, nawet na forum parlamentarnym w komisjach, swoje zdania, swoje stanowisko. A jeśli chodzi o wybory najbliższe, żeby one były oparte na takiej ordynacji wyborczej, która mogłaby wreszcie obiektywnie ujawnić, jakie tendencje, jakie wpływy polityczne poszczególne ugrupowania w naszym społeczeństwie reprezentują. W tym wydaniu dziennika to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.